Siemanko, dzisiaj stworzymy najtańszego drwala na polskim YouTubie! Bułka drwala jest taka bardzo specyficzna, dlatego będzie nam potrzebny jeszcze ser. Musimy ogarnąć nasze kotlety. Z pomocą przychodzi nam mortadela. Jezus Maria. Halo kot! Jacuś, jaka to będzie część mortadeli? Na pewno nie ta. Dobra, to jest ewidentnie dla kota. Chcesz zatruć go? Dwa kotlety do drwala podwójnego. Posypkę na bułkę. Teraz patrzcie, co się dzieje. Kładziemy, moi drodzy, kawałki mortadeli i przykrywamy to delikatnie serem do zapieczenia. No. Talerz. Po talerz idziemy. I start! Tą mortadelę schowałem, zapomniałem o plastrach bekonu. No, żeby wyglądały jak plastry bekonu, muszą być prostokątne oczywiście. Wygląda 1:1 jak drwal? 1:1, zobacz. No zobaczcie! Wygląda pięknie. Daj ten kawałek. Pyszne, najpierw się taką coś jadłem. O, to dobrze. My wolimy jednak drwala na ostro, dlatego użyjemy troszkę ostrzejszego sosu. Nie możemy się doczekać drwala na ostro z Jackiem. Kładziemy kotleta, na niego te resztki sera, które zostały, żeby oddzielić kotlet od kotleta. Boczek kładziemy pomiędzy kotletami jeszcze. Na to kładziemy jeszcze jeden kotlet. Zapomniałem, zaczynamy od placka serowego. Placek serowy składa się z 5 plasterków sera. Myślę, że tyle wystarczy. Dobra, mamy placek serowy i na to jest nasza tutaj baza burgerowa. Na wierzch możemy położyć kawałek bekonu i najważniejsze, cebulka do smaku. Ale maciówka cebulka. Mógłbyś ze skórki obrać. 18 groszy. Ja zaraz chyba stracę resztę palców. Jezu kochany. No bo ja nie mam uchwytu w tej ręce. Dobra, w miarę wyszło. Patrzcie, jaka piękna. Jeszcze cebulka. O, tutaj troszkę więcej nam się nabrało. Nie wiem, czy to będzie dobre dla naszego drwala. Ja nie wiem, czy to będzie dobre dla naszego organizmu. Sorry, uczniowie, idę na L4, co nie? Po zjedzeniu tego. Kiedy zastanawiasz się, gdzie zabrnęła twoja kariera na TikToku, YouTubie. Myślę, że to będzie ewenement. Polski YouTube kulinarny nie był na to gotowy. Makłowicz w szoku. Ten burger będzie tak dobry, że nawet Magda Gessler by powiedziała, że lepszy od gigabuły. Tadam, tadam! O nie! Siła odśrodkowa i ser zadziałały. Naprawiamy to, widzowie. Słabą panierkę daliśmy do tego sera. Już, spokojnie. Co tu się dzieje? Ależ on pięknie wygląda. Jaki on jest wspaniały, majestatyczny. Co? I tak oto wygląda najlepszy w Polsce burger drwala. I najtańszy jednocześnie. O. Tak od góry, nawet bez skapy, co nie? Chcesz pół? Że jak zostanie coś, to dziabnę trochę, wiesz? Zostawię tobie ten wspaniały zaszczyt jedzenia tego. Leci jamno. Jakie to jest dobre! I teraz ja spróbuję. To jest mega dobre, dlatego że jest tu nawalone z sera mnóstwa. Ja kocham ser. Pyszne, polecam. A chrupiąca bułka. Dużo twardszy niż się spodziewałem. Jeśli chcecie zobaczyć, jak będziemy się czuli po tym drwalu, zostańcie do końca. Speedrun, zatrucie pokarmowego. Kończymy, nara.